imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zakończył się święty czas Adwentu i rozpoczyna się następny liturgiczny okres Boże Narodzenie. W domach podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy, ewentualnie słuchaliśmy ich. A teraz po tym adwentowym przygotowaniu i po domowych przeżyciach zwyczajem Jerozolimy chcemy uroczyście wprowadzić figurkę Pana Jezusa do naszego parafialnego żłóbka. Nasze przygotowanie do świąt to przygotowanie na spotkanie z Jezusem, który w historii około 2000 lat temu narodził się, ale który dziś na nowo chce narodzić się w naszych sercach. Chce narodzić się na nowo w życiu naszych rodzin. Chce narodzić się na nowo w życiu naszej parafii, naszej diecezji, całego Kościoła. Chcemy, jak pasterze, iść do Jezusa. Wszak ta msza święta nazywa się pasterską. Mszą świętą pasterską. Zanieśmy więc teraz figurkę Pana Jezusa do żłóbka, aby nam przez ten święty okres Bożego Narodzenia przypominało, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Przybierz, że i nowe twoje ma serce.
Bogu.
łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić siebie, lud wybrany na własność, gorliwy w spełnieniu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tej samej okolicy przerywali w polu pasterza,
i trzymali straż mocną nad swoim stanem. Narastało też ich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Ono będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Przeżywania świąt Bożego Narodzenia i mówią, że takie przeżywanie
nie ma żadnego sensu. Bo, i to jest pierwszy argument, dla wielu katolików świętowanie ogranicza się do kupowania. Wiadomo, że zakupy zrobić trzeba i one są potrzebne. Ale te pielgrzymki do wielkich sklepów zamiast do kościoła na pasterkę są coraz częstszym zwyczajem. Są także i tacy, którzy proponują, aby przeżywać święta bez Pana Boga. Oto byli zaskoczeni ci ludzie, którzy odebrali życzenia świąteczne od polskiej ambasady znajdującej się w europejskiej stolicy. Na tych kartkach nie było żadnego symbolu religijnego. Kiedy zdziwieni ci, którzy otrzymali te życzenia świąteczne, zapytali się, dlaczego nie ma tam symboli religijnych, otrzymali odpowiedź. Bo nie chcieliśmy nikogo urazić. Gdyby w swoim myśleniu ci ludzie byli konsekwentni, to by oznaczało, że są za dyktaturą. Bo wszyscy mają myśleć jednakowo. Bo nie tylko w kwestiach religijnych, ale także i w każdej innej kwestii codziennego życia można urazić kogoś innego, kto inaczej myśli, kto inaczej żyje. A jednak te inne sposoby życia są preferowane. Natomiast gdy chodzi o odniesienie do Pana Boga, to jest taki dyplomatyczny kamuflaż, takie tłumaczenie, aby innych, co myślą inaczej, co wierzą inaczej, albo co nie wierzą, nie urazić. Jest więc próba przeżywania świąt Bożego Narodzenia bez Chrystusa, bez pasterki, bez atmosfery religijnej, bez koletowania. Jest próba, aby to przez to zastąpić innym sposobem świętowania, przeżywania tych wolnych dni od pracy. I choć niby jest klimat rodziny, i choć niby nic się nie dzieje i nic się nie zmienia, to ile jest takich rodzin, gdzie małe dziecko poprowadzi modlitwę przy wigilijnym stole? Ile jest takich rodzin, gdzie ojciec domu poprowadzi modlitwę przy wigilijnym stole? Ile jest takich domów, gdzie wszyscy członkowie rodziny będą zmierzali, niezależnie od przebytych kilometrów albo trudności komunikacyjnych na pasterkę. Tak czasami, jak ludzie z wioski w poprzednich latach mówili, proszę księdza, ale my nie będziemy mieli czy dojechać na pasterkę do kościoła parafialnego. Odpowiedź była prosta. A może warto pomyśleć, jak pogodzić się z sąsiadem, z którym się już od lat nie rozmawia, a który na pasterkę pojedzie i poprosić go o podwózku. Czy byłoby takie proste? Ale trzeba się odezwać. Ja się pierwszy nie odezwę. Ja pierwszy nie powiem, przepraszam albo proszę. A gdzie jest właśnie to wychowanie do przebaczenia? Skoro mówimy, że są to święta o pokoju, tak wiele mówiące, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Potrzeba nam rodzin Bogiem silnych, takich rodzin, które będą nie tylko w pracy świąt kupowały, odpoczywały, spotykały się w takim czy innym gronie, przy stole, różnym, często bez obecności Pana Boga w klimacie. Potrzeba nam takich rodzin, które zauważą, że Jezus Chrystus nie tylko w historii się narodził, nie tylko o Nim mówi się na lekcjach religii czy w Kościele, ale
On na nowo rodzi się w życiu każdego z nas. A rodzi się wtedy, kiedy Ojciec prowadzi rodzinną modlitwę, czy kiedy pozwala dziecku tę modlitwę prowadzić. Kiedy rodzina modli się razem. Kiedy rodzina uwielbia Pana Boga. Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięba mówił do księży, między innymi takie słowa: proszę księży, proszę nie tylko ludzi o parafiarach swoim o modlitwie mówić, ale z parafiarami się modlić. I parafiar modlitwę uczyć przez wspólną modlitwę. I taki apel kieruję także i ja do ojców tej parafii, do mężów tej parafii, do żon, do matek. Nie tylko swoim dzieciom o modlitwie mówcie, ale razem ze swoimi dziećmi przed Panem Bogiem stawajcie i proście Go o Wasze sprawy. Dziękujcie Mu za otrzymane dobro. Przepraszajcie za popełnione zło. Uwielbiajcie, bo jest Bogiem jedynym. To Wasze zadanie. Bądźcie jak ten ojciec Izraelita, który odpowiadał jasno i klarownie dziecku, które zadawało pytanie, gdy przeżywaliście do Paschy, dlaczego to czynimy. Niech nasi ojcowie, nasze matki, niech ci, którzy są członkami dorosłymi rodzin, wprowadzają w te rodziny taki klimat, by mógł, tak jak 2000 lat temu w stajence, dziś Jezus w nich się narodzić, w nich żyć, w nich trwać. Dziś się narodził Chrystus, Pan, Zbawiciel. Nie tylko mówimy o tym wydarzeniu, jak po wielu innych wydarzeniach z historii świata, ale pamiętajmy i to przeżywajmy, że jest to wydarzenie wyjątkowe w tej racji, że ono wpływa na nasze zbawienie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wysłuchaj nas, Panie. Boże mocne, daj odczuć swoją miłość
przez dobrych ludzi, tym, którzy spędzają Boże Narodzenie z Panem Ojczyzny i swoich bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zbawicielu całego złożenia, przyjmij do Królestwa Sprawiedliwości i pokoju dla naszych zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, Twoje przyjście zmieniło bieg historii i dało ludziom nową nadzieję. Pragniemy wysławiać Twoją miłość i śpiewać wraz z aniołami te uwielbienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Słuszne i
Panie Ojciec Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, chwal Bogiem przez tajemnicę wcielonego Słowa, zajaśnią oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przez Nim porwani do miłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami na aniołą wysławiamy Ciebie, Bogu, razem z nimi i wołając. Święty, 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 składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem, Benedyktem, naszym biskupem Andrzejem oraz ze wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci same. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy w Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Frekensa, Sextusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzofona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkich swoją przemożną opieką. Zjednoczeni z całym Kościołem prosimy się odchodzimy świątną noc, której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uczyń, że ofiarę pełną swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha, uczyń ją doskonałą i żyją w sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga, od Twojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Amen.
podnieli swoje święte i czcigodne ręce, Panowie, dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: wierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ośmielamy się mówić.
pełni nadziei i oczekiwań przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Thank you.
pomódlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego odkupicie. Sprawamy się, że święte życie zasłużyli nas jednoczenie z niewierzchności przez Chrystusa Pana naszego. Posłuchajmy do tekstu księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięki. Z Betlejemskiej Grody płynie na cały świat orędzie miłości pojednane. Cicha i święta noc niesie ze sobą wielką radość. Jezus Chrystus przychodzi do nas, przynosząc nadzieję, obdarowując pełnią życia. Kolejny raz Bóg pokazuje, jak bardzo troszczy się o człowieka i o to, by odkrył, że życie jest dane, by poznał jego piękno i potrafił się nim zachwycić, by zechciał żyć, szanując życie własnych i bliźnich oraz stworzony świat. Niech narodzenie Syna Bożego wyzwoli nas z tego, co nas dzieli, umocni nas, abyśmy trwali w komunii z Bogiem i byli świadkami Jego miłości. Życzę Wam i Waszym rodzinom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego mocy nowego roku. Życzę i podpisał ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięka. Do tych życzeń księdza arcybiskupa dołączają się także kapłani pracujący w tej parafii. Niech Jezus Chrystus nowonarodzony gości w Waszych rodzinach. Niech będzie na miejscu pierwszym. Niech będzie zauważony przez tych, którym mamy wiarę w Pana Boga dalej przekazywać. Kartki się ustaliły, ale następna karta jest bardzo ważna i nie mogłem jej minąć. Od księdza rektora arcybiskupiego wyższego seminarium duchownego przyszedł następujący list. Księże proboszczu, w zgodzie z kodeksem prawa kanonicznego nazwiska kandydatów do wyższych święceń należy ogłosić ich kościele parafialnym w niedzielę lub uroczystość nakazaną podczas głównej mszy świętej, kiedy są zgromadzeni licznie wierni w świątyni. W myśl tego przepisu uprzejmie proszę o odczytanie z amonem bliżej podanego tekstu i zawiadomienie o wyniku do dnia 12 stycznia następnego roku. Tekst księdza rektora jest następujący. Diabeł odradza się rocińskiej pragnie przyjąć sakrament święceń z tropią prezbitera. Kandydata poradza się modlitwie wierny. To by coś o nim wiedział, co czyniłoby go wygodnym święcem prezbiteratu, jest obowiązanym w sumieniu powiadomić o tym miejscowy urząd parafialny, przy czym należy pamiętać, że rzucenie niesłusznych posądzeń lub podejrzeń jest grzechem świętym. Czyli mówiąc krótko, mamy kolejne zapowiedzi przed święceniami kapłańskimi. I może jeszcze tylko przypomnę, że w dobrej jutro msza święta o godzinie 11, to znaczy dzisiaj msza święta o godzinie 11, podobnie i drugi dzień świąt, czyli w niedzielę, a na wioskach Pani Rili w Łączkowie o 8, do Dobropolu i Wkurcza o 9.30, w Wienicach o 11, Przemiennych i Brzęźnie o 12.30. Niech nowonarodzone dzieciom udziela nam obficie swoich łas, swojego błogosławieństwa. I abyśmy tę wiadomość o jego narodzinach i o zwłaszcza działaniu przeżywali i przekazywali następnemu pokoleniu. Pan z Wami.
Celebrujmy święty.